Nie od dziś wiadomo, że gwiazdy często nazywają się inaczej, niż przedstawia się je w mediach. Wśród nich jest też Kinga Rusin, która w dokumentach figuruje pod innym nazwiskiem. Zaskoczeni znak zapytania. Nie jest tajemnicą, że niektóre gwiazdy show biznesu zdobyły rozpoznawalność dzięki zmianie personaliów na bardziej medialne. W ten oto sposób Piotr Janiak znany jest dziś jako Oliwier, a Maria Zofia Jeżowska czy Maria Antonina Rodowicz zasłynęły odpowiednio pod imionami Majka i Maryla. Podobnych przykładów jest zresztą mnóstwo i to nie tylko w Polsce. Gwiazdy, które nazywają się inaczej, niż wymienia się je w mediach. Powodów, dla których gwiazdy zmieniają nazwisko, jest jednak mnóstwo. Niedawno informowaliśmy, że po latach figurowania jako Katarzyna Cichopek-Hakiel współprowadząca Pytania na Śniadanie zdecydowała się pozbyć drugiego członu, powracając do stanu sprzed małżeństwa. Choć w mediach wciąż przedstawiano ją jednym nazwiskiem, to formalnie pozbyła się więc pamiątki po eksmałżonku. Nie wszystkie znane osobistości decydują się jednak na podobne kroki. Czasem po rozwodzie i tak zostawiają w dokumentach nazwisko byłego męża lub opcję dwuczłonową. Tu także powody są różne, od konieczności wypełnienia rozlicznych formalności, aż po sentyment związany z wieloletnim małżeństwem. Super Express dotarł jednak do zaskakujących informacji, których bohaterką została tym razem Kinga Rusin. Jak naprawdę nazywa się Kinga Rusin? Jak donosi tabloid, Kinga nie zdecydowała się pozbyć pamiątki po byłym mężu, z którym łączą ją nie tylko córki, lecz także dość gorzkie wspomnienia. Tym samym formalnie dziennikarka, i to 16 lat po rozwodzie, wciąż nazywa się Kinga Judyta Rusin-Lis. Kinga Rusin wciąż widnieje w dokumentach firmowych, a także w dowodzie osobistym jako Kinga Judyta Rusin-Lis, choć od jej rozwodu z Tomaszem Lisem minęło już 16 lat. Była gwiazda TVN po rozstaniu nie wystąpiła bowiem do sądu o zniesienie drugiego członu nazwiska, donosi triumfalnie tabloid. Po sprawdzeniu ogólnodostępnych rejestrów, w tym internetowego monitora sądowego i gospodarczego, informacje tabloidu okazały się prawdą. Większość wpisów była ostatni raz aktualizowana w drugiej połowie 2021 roku i dziennikarka jest w nich wymieniona właśnie pod tym nazwiskiem. Nie jest to jednak zapewne coś, co zaprząta jej głowę, bo wypełnianie kolejnych formalności mogłoby być problematyczne. Poza tym sama wspominała w 2018 roku w rozmowie z Marcinem Cejrowskim, że nie planuje ponownie wychodzić za mąż i ceni sobie relację, którą utrzymuje obecnie z Markiem Kujawą. To nie jest w kręgu moich myśli. My o instytucji małżeństwa myślimy dokładnie tak samo. Bardzo kochamy naszą niezależność i myślę, że to gwarantuje naszemu związkowi taką dla nas atrakcyjność.
Nikt z nas nie ma poczucia, że sprawuje jakąś władzę nad drugą osobą, stawiała sprawę jasno.